Mogę tu powiedzieć różne rzeczy, ale chyba nikt tak dobrze nie przedstawi tej serii jak absolutny mistrz, więc... Assassin's Creed to są takie gry, że zanim jedną przejdziesz, to już za ten czas oni już zrobią następną część i nigdy nie jesteś na czas. Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale, kolejnym prezencie, który dostałem na piąte urodziny mojego bazowego kanału od tajemniczego kolegi. Poprzednie figurki, czyli Demogorgon czy Deadpool, okazały się figurkami bardzo dobrymi, szczególnie jeżeli chodzi o wygląd, o funkcjonalność trochę gorzej. Natomiast tutaj jakby spotykam się z kolejną figurką i spodziewam się dokładnie tego samego. Natomiast tym, co ciekawi mnie tu najbardziej, są te ostrza, czyli całkiem nowoczesny system. System, którego Lego nawet nie widziałem, w sensie, no pomijając fakt, że Lego nie ma Assassin's Creed'a oczywiście, a szkoda, bo wśród tych wielu marek akurat Assassin mógłby przejść, tym bardziej biorąc pod uwagę, ile to ma części, ile to ma fabuły i nawet to, że chociażby czwórka jest moim absolutnie częścią, która znajduje się w moim top 7 najlepszych gier mojego życia. Na którym miejscu? Obejrzyjcie sobie filmik pod tytułem Top 7 gier mojego życia. Póki co oczywiście, bo ta lista cały czas się zmienia. Także tutaj obczajcie sobie. No i jak wygląda nasz Assassin? No mi co on tu ma? Co on tu ma nad tą walkę? Aha, dobra, to jest przecięcie. To mi pachnie, na pewno pachnie. Na 99% to jest postać z pierwszych Assassinów, mianowicie z drugiego. Nie wiem, czy nawet nie z jakiegoś Brotherhooda, ponieważ sam ten główny z dwójki, wybaczcie mi, dwójkę grałem najmniej, ponieważ osobiście nienawidzę Włoch. Po prostu nienawidzę Włoch. Lubię pizzę jedynie z Włoch, ale to też taką wersję polskiej, bo oryginalnej włoskiej pizzy też nienawidzę. I po prostu jakoś tego Ezio nie mogłem tu zdzierżyć. I ten klimat, to gadanie po włosku, w pewnym etapie w ogóle włączyłem na angielski, było ciut lepiej, ale naprawdę, dużo ludzi się jara tą wędrowcą i tym wszystkim mi kompletnie ta część nie podeszła, całkowicie. Jedynka spoko, trójka też, czwórka, no mówię, top 7 i tak dalej. Aczkolwiek w piątkę i szóstkę jeszcze nie grałem. No i później grałem w te oczywiście nowe roboty. Nie podoba mi się tu natomiast to, że spójrzcie, ta łapa, no niedobrze. Zawsze zachwalamy tu Ali w niebo po prostu głosy, a tu kurczę, spójrzcie. Nie wiem, czy to błąd, czy nie, ale nadruk wchodzący tu na bok tego torsiku, no właśnie, czymś dobrym, czy czymś złym, w sensie, ja bym powiedział, że dobrym. I tylko czekać, aż będą te boki w pełni zadrukowane. I moim zdaniem zrobią to pierwsi Chińczycy, niźli Lego. Jeżeli chodzi o ruchomość tego gościa, też nogi minimalnie zbyt lekko, ale to naprawdę, chociaż pojawiam, szczerze, chyba akurat, no ta figurka jest chyba naprawdę w miarę podobna do Legosów. Czekajcie, niech sobie wezmę jakiegoś... No, nawet Legosy chodzą ciężej, kurczę. Dobra, figurka chodzi naprawdę okej. Czyli mamy tu do czynienia nie tylko z dobrym wyglądem, ale i z dobrą ruchowością. Czyli raz na jakiś czas się zdarza, ale bardzo od święta. Tym bardziej boli mnie tutaj niestety ta dłońka. Niektórzy z was pisali, spójrzcie, to w ogóle już tu pęka. To w ogóle tu pęka ta łapa. Ajajaj, no niedobrze. Niedobrze. Niektórzy z was pisali, żeby czasem może podmienić rączki i może to coś da, ale ja wątpię. Ale ja wątpię. Przypuszczam, że to jest jednak zawsze wina. No dobra, to jakoś weszło głębiej, ale teraz nią nie obrócimy. No ale wiecie, może tak być. I tak pewnie u większości z was. Aj, nie. Widzicie? Paluchy, dobra. Czyli coś z tą dłońką jednak jest nie okej. I ogromna szkoda, bo mówię, no... I teraz ani jedna, ani druga się średnio chce obracać. Szkoda, bo tak jak mówię, postać naprawdę jest świetnie zadrukowana, świetnie wyglądająca, ta buźka, jeszcze ta szrama, a dostajemy nagle takiego bubla w postaci złych rączek. Chociaż tu minimalnie chyba coś nie siadło z tą farbą, ale na litość klockowską. Kurczę, no to są podróbki po 5 zł, a nie oryginalne Lego. Przezorki on nie ma, bo naturalnym jest oczywiście, że ma kaptur. Kaptur wchodzi ciut ciężko, no i oczywiście to wygląda mocno asasyńsko. Jednak czymś, co mnie interesuje najbardziej... Okej, to może mieć lekki sens teraz. Są te oto sztylety. Spójrzcie, jak te oto sztylety wyglądają. Oczywistym jest, że one nam się w żaden sposób naturalnie nie będą chować, tak jak w Asasynie. Tylko, że będą musiały być zamontowane non-stop. System wygląda w ten sposób i naprawdę jest to rewolucyjny klocek, bo przecież Lego nawet nie ma nic w podobie. Lego w ogóle jakby lekceważy sobie takie korzystanie tutaj z tych nadramion. Czekajcie, natomiast jak to teraz zrobić? Znaczy ja się domyślam, jak to zrobić. Musimy zrobić w ten sposób i to by trochę broniło w tym momencie te rączki. I teraz pozostaje mi się zastanowić, czy w związku z tym ta rączka jest tak specjalnie upośledzona? Chyba... A ciężko się to robi. Chyba powiedziałbym, że nie, bo mimo wszystko ona powinna być normalna, żeby była normalna, a gdy chcemy, to powinniśmy wkładać te i to powinno ze sobą współgrać, to powinno ze sobą działać. Taka jest przynajmniej moja prywatna opinia. Natomiast to...
Jakoś wchodzi, ale no nie średnio wchodzi, moi drodzy. Średnio to funkcjonuje. Szczególnie z tą łapą. Może drugą będzie lepiej. Czekajcie, już tu mi wychodzi. No dobra, teraz jakoś weszło jeszcze. Wygląda to w taki oto sposób. Spróbuję to zrobić z łapą, która była tutaj dobra. Przy czym mówię, tu też mamy ten problem, że no jakby jest uszkodzona sama dłońka. Ja spróbuję metodą odwrotną. Czyli najpierw w ogóle jak to zrobić teraz? Bo to chyba trzeba będzie zrobić tak. I tak. Odciski mam, jak widzicie, więc złożył to wymaga. Natomiast tak to wygląda, bo tak to zdecydowanie powinno być robione. Powiem tak, no generalnie kurczę spoko. Szkoda tylko, że niestety te łapy tutaj mamy z nimi problemy. Bo teraz pytanie, czy ja trafiłem w wyjątkowo ferelną figurkę, czy tak to zawsze u nich działa? Jeżeli ktoś z was ma tego Assassina, niech mi napisze. No teraz wygląda w miarę jeszcze, nie? Chociaż oczywiście te osza tak nie wyglądały, one tak nie wystawały, no jakby to bardziej właśnie cyberpunkowo znów wygląda, to bardziej zdecydowanie tu właśnie jest jak te osza z pierwszego trailera, niż te dyskretne oszczyki schowane tam. No ale wiecie, no nie da się na litość klockowską tego nie wiadomo jak też zrobić w takiej skali małej. Ten mi lata, ten nie lata, ale no nie do końca to funkcjonuje. Generalnie pomysł był naprawdę super, pomysł był naprawdę ok. Niestety wykonanie jest no nie do końca. O ile chodzi o nadruki, o wygląd tego gościa, jak najbardziej na wysoki plus, tutaj 9 absolutnie na 10, jeżeli chodzi o wygląd. Nawet mówię, trafia mi się figurka, która funkcjonalnie jest podobna do Lego, znaczy w podobny sposób funkcjonuje ciężkość przesuwania, no naprawdę jest zbliżona i tutaj naprawdę mógłbym się nie kapnąć, czy to Lego, czy nie Lego, jakbym kilka lat się nie bawił, ktoś mi nagle powiedział, hej, wyszedł Assassin z Lego i by mi to dał, to bym powiedział, to faktycznie, no Lego. Niestety całość rujnują te rączki, które pytanie teraz, czy w moim przypadku są ferelne, czy po prostu takie mają być. Niezależnie od tego, jaki jest faktycznie ostateczny tutaj wynik tego zdania, no to jednak muszę, wiecie, ocenić to w formie, jakiej to dostałem. No i niestety tutaj szkoda, bo no zdecydowanie gorzej niż Deadpool czy Demogorgon ta figurka się prezentuje. Niemniej oczywiście dalej na półkę dostania jak najbardziej jest warta uwagi. Jest też bawialna, nic tam nie odpada, no poza tym właśnie niestety ferelnymi rączkami, ale jakiegoś mocka na półkę jak najbardziej złoto. Może zrobimy z niego jakiegoś mocka? Chcecie czy nie chcecie? Piszcie w komentarzu. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Zobaczcie wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!